Halo, halo. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z serii pod tytułem Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku wrócimy do korzeni i zamiast pierwszej obsady w wariackim wyścigu wrócimy do początku, czyli obsada z wariackiego wyścigu w pierwszym sezonie. I dziś bierzemy na tapetę pewnego przystojniaka, który przyszedł do programu i był, jak to się mówi, zajęty, a potem został rzucony dla jakiegoś tam atrakcyjnego tenisisty. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, oto Devin. I to właśnie o nim będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam do oglądania. Jak już mówiłem, Devin jest dosyć mocnym i wysportowanym chłopem, który nie ma problemu prawie że z żadnym wyzwaniem. No dobra, prawie każdym, no bo wiecie, papryczki chili plus taniec połamaniec, no troszkę średnio bym powiedział. Z wyglądu jest wysokim, muskularnym chłopakiem, ma czarne oczy i włosy oraz jasną cerę. Nosi zieloną koszulkę, niebieskie dżinsy i czarno-białe buty. No ale jednak udało mu się całkiem daleko zajść z Kerry, która na początku była jego dobrą przyjaciółką, a potem stała się jego dziewczyną. Cóż za urocza historia. Z charakteru mógłbym powiedzieć, że jest dosyć mocno pewny siebie, pomocny i generalnie jest on dobrym chłopakiem o dobrym i ciepłym serduszku. I teraz patrząc na cały jego opis, zadajmy sobie pytanie, co by było gdyby pojawił się w pierwszym sezonie, jak daleko by zaszedł, z kim byłby w drużynie oraz czy zostałby wykopany przez Heather? No to tak, z mojej obserwacji, ja widzę tutaj już pewną rzecz, odpowiadając na pierwsze pytanie, mogę stwierdzić, że Devin w mojej opinii byłby takim Trentem 2.0 i prawdopodobnie jego eliminacja byłaby właśnie w tym odcinku, bo znając chytrych twórców, to oni zrobiliby wszystko, by zamiast Trenta, scenariusz z zerwaniem Gwen i Trenta przeszedłby na Kerry i Devina. W ten header by uknęła intrygę, wykopując Devina z programu. Aczkolwiek może być teraz tak, że zaszedłby do finałowej szóstki. To też jest możliwe i nie można tego wykluczać. No to na dwa pytania w zasadzie mamy już odpowiedź, bardzo szybko nam w sumie w miarę poszło. Więc teraz, z kim byłby w drużynie? Cóż, odpowiedź jest prosta. Prawdopodobnie z Kerry. Myślę, że twórcy tak mogliby ugrać, jeśli chodzi o tę dwójkę gołąbeczków. Ja to bym się mega cieszył widząc Devina, bo bardzo go lubię, mimo że troszeczkę mu odpierdoliło w pewnym momencie, to jednak szacuneczek do niego leci. A wy? Co sądzicie o Devinie w pierwszym sezonie? Dajcie znać w komentarzach. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach, które tutaj publikujemy. Jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, to możecie oczywiście zostać w dół lub kompletnie wycofać się od oceny tego filmu. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!